poprosiłem dzisiaj posłów i osoby związane z koalicją 15 października, tak nazywając na spotkanie, żeby poprosić ich o wspieranie tego pomysłu, co zrobić z pieniędzmi z KPO. A pomysł jest ważny dla całego regionu i dla Opola. Chodzi o to, co Państwo tu widzicie, czyli o budowę kolejnego odcinka obwodnicy i mostu przez Odrę. Chcemy, żeby w ramach rewizji Krajowego Programu Odbudowy zmieniły się zapisy Krajowego Programu Odbudowy w taki sposób, żeby uwzględnić w tym programie możliwość finansowania również dróg krajowych, bo ta obwodnica i ten most to jest część drogi krajowej, również dróg krajowych, które są w zarządzie samorządowym. Zapisy KPO przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości miały charakter wykluczający i stanowiły taką niesprawiedliwość i działanie takie trochę wbrew polityce unijnej, czyli wykluczały z grona beneficjentów jednego z zarządców dróg krajowych. My chcemy poszerzenia tego grona beneficjentów bądź zniesienia tego wykluczenia. Będzie to kompleksowe myślenie o drogach. Prawda? Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że no, trudno budować jeden odcinek drogi, który ma 8 pasów i estakady, a drugi zostawić jednojezdniowym z dziurawymi drogami. To jest bez sensu. Nie? Poprosiliśmy Państwa o to, żeby byli naszymi, żeby nieśli to na poziomie Warszawy to wsparcie, to zainteresowanie tą sprawą. Jeszcze raz podkreślam to wykluczenie, które jest. I to nie chodzi tylko o Opole. Chodzi o 8 milionów ludzi, którzy mieszkają w Polsce, w miastach wojewódzkich, w których są drogi krajowe, którymi zarządzają prezydenci miast, a oni dzisiaj nie są w gronie beneficjentów Krajowego Programu Odbudowy. To jest droga, która w tej chwili jakby komunikuje obszary, na którym działają ważne instytucje dla całego regionu. Politechnika Opolska, kampus Politechniki w Szczepanowicach, to jest dzisiaj taki potężny implikator rozwoju w tamtej części miasta, ale tam jest też szpital wojewódzki, ten wojskowy, do którego wszyscy mogą być przyjęci. Na tym terenie są też jednostki wojskowe, przede wszystkim brygada logistyczna, która działa. Ogromne osiedla mieszkaniowe w tej chwili się rozwijające, czyli osiedle Wodna Nuta i cała sfera usług, która jest przy Karolince. Czyli Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, Park Naukowo-Technologiczny, powstaje stadion, jest sama Karolinka, do którego z całego regionu i nie tylko się przyjeżdża. No i oczywiście jest też strefa ekonomiczna przy Północnej, gdzie jest kilka tysięcy miejsc pracy. I kawałek dalej organizujemy, w tej chwili będziemy uzbrajać strefę inwestycyjną we Wrzoskach. Stąd ta droga, po pierwsze, bardzo mocno włącza cały Metalchem w politykę miejską. I całe te południowe dzielnice, które dzisiaj są odcięte od Karolinki, muszą całe miasto przejeżdżać. I całą sferę biznesu, która tam działa. Świetnie komunikuje też tą zachodnią część Opola, Szczepanowice, Wójtową Wieś z Karolinką, a jakby komunikując je, komunikuje również Krapkowice, Prudnik, Nysę, Niemodlin, Tułowice. To są te miejscowości, które dzisiaj są w tej południowej części województwa i one są trochę komunikacyjnie od Opola odcięte, w tym sensie, że komunikacyjnie trudniej z nich dojechać do Opola i skorzystać z tego, co jest w Opolu, niż z innych części województwa. Dlatego to jest taki projekt prorozwojowy nie tylko dla aglomeracji opolskiej, ale dla całego regionu, a szczególnie dla tej południowej części regionu. No i oczywiście to też jest takie odciążenie autostrady A4. Jak się coś na autostradzie A4 dzieje, to ten cały ruch nam wjeżdża miasto. Więc tranzyt przez Opole zszedłby nam z dróg, które są osiedlowymi czy gminnymi, tak jak Wojska Polskiego na przykład i Niemodlińska, a przyszedłby nam na tę obwodnicę, więc to taki dodatkowy bonus. Tych bonusów jest mnóstwo, ale do tego oczywiście potrzeba finansowania na poziomie, szacujemy, około 700 milionów na oba te odcinki, czyli między punktem B i C, czyli między Niemodlińską a Krapkowicką szacujemy, że to jest około 200 milionów i między C i D, to jest most przez Odrę, to jest około 500 milionów. To jest kwota, która jest poza możliwościami miasta, to jest kwota, która dotyczy dróg krajowych, stąd aspirujemy właśnie o te zmiany w Krajowym programie Odbudowy, żeby z tych pieniędzy sfinansować rozwój tych dróg. No i co istotne, co kluczowe, co bardzo ważne, te projekty są gotowe do realizacji. Czyli Krajowy Program Odbudowy, który się powinien za 2-3 lata kończyć, jest programem, który jest do zrealizowania właśnie przez takie inwestycje jak ta. Bo my jako miasto przygotowaliśmy wcześniej dokumentację,
pełną, mamy pozwolenia budowlane, pozwolenia środowiskowe, dokonaliśmy też wykupów gruntu, więc już ze swej strony zainwestowaliśmy około 30 milionów złotych w to, żeby przez ostatnie 4-5 lat te projekty przygotować do tego, żeby startowały już jesienią w postaci na przykład przetargu. Pan prezydent dość kompleksowo omówił kwestie dotyczące niezbędnej, nie mam co do tego żadnego cienia wątpliwości, inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy południowej. Kluczowe są dwie informacje. Po pierwsze, miasto jest przygotowane w 100% do tej inwestycji z wykupionymi gruntami, z pełną dokumentacją i to jest argument absolutnie podstawowy do tego, aby ta zmiana w KPO nastąpiła. I druga kwestia, proszę pamiętać o tym wykluczeniu, o którym wspomniał pan prezydent, czyli dwukrotnie miasto już aplikowało o ten projekt. Niestety w ramach poprzedniego rządu dwukrotnie spotkało się miasto z odmową, dokładnie w 2021 roku i 2023. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich parlamentarzystów, zrobimy wszystko, aby miastu wspomóc w aplikacji o te środki. Inwestycja o tyle potrzebna, dlatego że no, wypuszcza właściwie cały tranzyt poza centrum miasta i to jest rzecz, która jest bezprecedensowa i potrzebna nie tylko samej stolicy regionu, ale także samemu regionowi. Wszystko wskazuje na to, że po ponad 20 latach nastał czas na realizację tego odcinka obwodnicy, bo pamiętam, że budując obwodnicę północną bardzo często mówiliśmy o tym odcinku, że on jest bardzo potrzebny dla ożywienia, a szczególnie teraz dla ożywienia inwestycyjnego tego fragmentu miasta. I to, o czym panowie mówili, właśnie fakt, że obecna koalicja 13 października dąży do wzmocnienia roli samorządów w różnego rodzaju inwestycjach, w realizacji różnego rodzaju projektów rozwojowych, sprzyja temu, byśmy właśnie to, o czym panowie mówiliście, doprowadzili do sytuacji, że tych beneficjentów oprócz dyrekcji generalnej, tymi beneficjentami, adresatami tych pieniędzy mogą być samorządy z jednej strony, z drugiej strony fakt, że inwestycje drogowe, a na to w KPO jest przeznaczonych dosyć sporo pieniędzy, są inwestycjami długotrwałymi do realizacji. Fakt, że ta inwestycja jest przygotowana i może się zakończyć z tego, co państwo mówicie, w połowie 2026 roku, daje olbrzymią szansę na to, żebyśmy te środki otrzymali. I oczywiście tutaj ustaliliśmy, że przygotujemy kwietniowy tur po ministerstwach, żeby tą korespondencję, którą już pan prezydent przekazał poszczególnym ministerstwom, żeby poprzeć tym naszym poparciem i zadbać o to, żeby te środki się w końcu znalazły, żebyśmy faktycznie mogli tą część miasta Opola ożywić. Pan prezydent mówił o tym, że prosi parlamentarzystów opolskich. Panie prezydencie, nas nie trzeba prosić. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasza powinność i to jest nasz obowiązek. Myśmy o tym mówili przed wyborami, mówiliśmy o tym w czasie wyborów i mówimy teraz. Nie ma ważniejszej inwestycji infrastrukturalnej w mieście Opolu, ale również w województwie, niż budowa obwodnicy południowej. Koniec, kropka. Ze względów rozwojowych, ze względów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze względu na efektywność komunikacyjną, ta inwestycja jest absolutnie priorytetowa. I tą inwestycję należy zrealizować przy pomocy środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jest to inwestycja na tyle ważna, że stanowi podstawę porozumienia programowego pomiędzy prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim a Platformą Obywatelską. I my się zobowiązujemy ponad partyjnymi i politycznymi podziałami, że ta inwestycja w najbliższym czasie doczeka się realizacji. To jak ważna potrzeba jest, by rozwijać województwo opolskie, rozwijać region, to nie trzeba nas tutaj zebranych przekonywać. My o tym mówimy już od dawna i jednym z elementów, nie tylko dla mieszkańców Opola, a może przede wszystkim dla osób, które przyjeżdżają do Opola, jest właśnie obwodnica południowa. Jej budowa wpisuje się w plany rozwoju sieci dróg na terenie województwa opolskiego, bo jeżeli dołożymy do tego rozbudowę
autostrady do trzech pasów ruchu, budowę nowego węzła w ciągu Pruszkowa, czy też droga krajowa 46 w standardzie drogi dwujezdniowej, to jest to, co da impuls dla rozwoju naszego województwa. Jak Państwo pamiętacie, 2050 rok to jest szacunkowo spadek liczby ludności do 750 tysięcy, dlatego takie inwestycje, które wpłyną na rozwój nie tylko Opola, ale całego regionu, są niezwykle kluczowe dla nas. I dzisiaj pytanie dla klasy politycznej, która po 15 października objęła rząd, tworzy rząd i ma realny wpływ na decyzje, które są podejmowane, co my w tej sprawie zrobimy, by takie miasto jak Opole wspomóc w finansowaniu, bo to nie jest tylko problem wykluczenia jako beneficjenta zarządcy drogi w mieście wojewódzkim, to jest również przejęcie przez miasta i narzucenie dla samorządów konieczności realizacji inwestycji, które dotyczą nie tylko mieszkańców miasta, ale całego województwa, całego regionu województwa opolskiego. Dlatego tak ważne jest dzisiaj to, byśmy my, jako politycy koalicji 15 października, wsparli prezydenta Opola, wsparli władze Opola, władze województwa, w tym by środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały przeznaczone na tą niezwykle ważną inwestycję w Opolu, czyli budowę obwodnicy południowej.